Z wami nie będę żartował. Wiemy, jak atmosfera w kadrze, wokół kadry jest ważna na takim turnieju, przed tak ważnym meczem. Chciałam zapytać, czy robienie z nas dziennikarzy wrogów kadry, pijaków, manipulantów, to jest To nie jest pytanie dotyczące... Nie będziemy odpowiadać na to pytanie. Przepraszam. Nie. Słuchajcie, jest mecz jutro, nie będziemy rozmawiać na te tematy. Proszę, następne pytanie. Nie, to ja odpowiem. Kuba, okej, ja raz odpowiem. Słuchajcie. Odbyła się rozmowa po meczu, tak jak rozmawialiśmy w luźnej atmosferze, pożartowaliśmy, okazuje się, że nie warto żartować, bo z tych żartów powstają problemy, więc z wami nie będę żartował, jeśli chodzi o moją osobę, nic złego się nie stało, tak samo drużyna tego nic źle nie odbiera i niepotrzebnie tworzycie drugą rzeczywistość, inną rzeczywistość niż ta, która miała miejsce wtedy na treningu, bo nic złego się nie stało, rozstawaliśmy się w bardzo sympatycznej atmosferze, wszyscy się uśmiechali, było wesoło i nagle się zrobił z tego problem, zupełnie niepotrzebnie. Jeszcze raz podkreślę, my mamy fantastyczną atmosferę wokół reprezentacji, w środku reprezentacji. My tę atmosferę budujemy sami i to jest dla nas najważniejsza atmosfera. Ale też ważne jest, żeby atmosfera wokół reprezentacji na zewnątrz, którą najczęściej budują dziennikarze, też żeby była pozytywna, ale my nie mamy żadnego wpływu, co wy napiszecie. My o was nie prosimy o pozytywne artykuły. Oceniajcie swoją rzeczywistość, swojej perspektywy. Taka wasza rola. My z tym nie dyskutujemy, ale jeśli rozmawiamy w różnej formie, żartujemy sobie, tak jak chociażby tutaj po konferencji, to nie róbcie z tego problemu. Oficjalne rozmowy są teraz tutaj. Czasami rozmawiam z wami prywatnie, znamy się od dłuższego czasu, spotykaliśmy się w różnych sytuacjach i czasami sobie pozwalam na jakiś żart, może ktoś to odebrać tak, nie wszystkich was znam tak długo, i niektórych dłużej, niektórych krócej i ktoś to może inaczej odebrać. Po prostu żarty się skończyły i nie będziemy po prostu żartować, będziemy rozmawiać oficjalnie. To nie znaczy, że będziemy rozmawiać na zasadzie kontrastu, że ja będę was pouczał, czy wy mnie będziecie pouczać. Każdy ma swoją rolę do wykonania. I w tą stronę idziemy i tutaj nic złego się nie dzieje. Nie róbmy niczego, co może zaszkodzić tej reprezentacji. Mówię o zawodnikach, o sobie. I tak samo oczekujemy od was tego, żebyście pisali, oceniali rzeczywistość, ale tam, gdzie jest problem, piszcie o tym problemie. Taka wasza rola. Ale tam, gdzie nie ma problemu, no nie róbcie problemu. Taka prośba z mojej strony i tyle. A ktoś się poczuł urażony żartem z takim czy innej okazji, mówienie, że ja z kogoś robię kogoś takiego, kim naprawdę nikogo w ten sposób nie traktuje, tak wokół tego żartu, budowanie narracji, no to chyba nie czas i miejsce na ten. Także przepraszam, że tak długo, ale ten temat zamykamy.